Cześć, witam Cię na kanale Różne oblicza piłki i zapraszam na kolejny odcinek transferowy w całości poświęcony ekstraklasie. Poprzedni odcinek tego typu pojawił się już dwa tygodnie temu na kanale i w tym czasie do ekstraklasy przyszło naprawdę wielu piłkarzy. Do omówienia mam wszystkie 18 ekstraklasowych drużyn, więc nie ma co tracić czasu. Zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie Krakowia, czyli drużyna, która póki co nie dokonała żadnego transferu. Jedynym wzmocnieniem jest powrót Rasmusena, który wraca po kontuzji. Z Krakowi mamy transfery wychodzące. Odszedł m.in. Michał Siplak do Górnika Zabrze, odszedł też Karol Niemczycki czy Kamil Pestka. Zobaczymy, czy drużyna Jacka Zielińskiego będzie aktywniejsza. Wydaje mi się, że będzie. W kolejnych dniach okienka transferowego pewnie poczekają, jak liga ruszy i okaże się, na których pozycjach pasy potrzebują wzmocnień. Klubem, który zdecydowanie odważniej działa na rynku transferowym, jest górnik Zabrze. Do Zabrze przyszło kilku nowych zawodników i tak na przykład Michał Szromnik, który w poprzednim sezonie bronił bramki Śląska-Wrocław, został nowym zawodnikiem górnika. Wydaje mi się, że Szromnik nie będzie podstawowym bramkarzem, tylko ewentualnie zmiennikiem bielicy. Do górnika w ramach transferu wewnątrz ekstraklasy dołącza Michał Siplak, wcześniej zawodnik Krakowi, teraz zobaczymy, jak się sprawdzi w Zabrzu. Jest to zawodnik niezwykle ograny na naszych boiskach. Przez kilka lat występując w Krakowie, rozegrał 126 spotkań w naszej lidze, strzelił 5 goli, zanotował 17 asyst, solidne wzmocnienie klubu z Zabrza. Górnik dokonał też dwóch innych transferów wewnątrz ekstraklasy. Oprócz Siplaka do Zabrza trafił również Sebastian Musielik i Filipe Nascimento. Ten pierwszy był w poprzednim sezonie zawodnikiem Rakowa, ale tam nie grał zbyt wiele, ledwie 257 minut i żadnej strzelonej bramki. Zobaczymy czy w Górniku się odbuduje. Prywatnie jest to kibic drużyny z Zabrza, więc miejmy nadzieję, że forma strzelecka będzie mu dopisywała. Jeżeli chodzi o Filipe Nascimento, to jest to były piłkarz Radomiaka, przychodzi na zasadzie wolnego transferu. Nie przedłużył z nim kontraktu Radomiak. Zobaczymy czy odnajdzie się w Zabrzu. Zawodnikiem totalnie nowym na naszych boiskach będzie Lorenz Enali. Jest to zawodnik, którego kartę zawodniczą Miał Hannover 96 Ale w ostatnim sezonie był on wypożyczony Do trzeciej ligi niemieckiej Do Rotweiss Essen Czy będzie to realne wzmocnienie Górnika? No zobaczymy Jego zadaniem będzie wejście w buty Okunukiego Jest to napastnik, który gra bliżej tej prawej strony Więc oprócz bramek Ważne są też asysty I też indywidualne akcje Z tego co tutaj widzę To tych asyst miał jeszcze mniej niż goli Bo zaledwie dwie Przebudowa trwa również w Jagielonii Białystok. Po tym jak klub z Podlasia pozyskał Adriana Diegeza, Dominika Marczuka i Ami Pululu, przyszedł czas na kolejny transfer z Hiszpanii. Do drużyny z Białego Stoku dołącza Jose Naranjo, który w poprzednim sezonie grał w drugiej lidze hiszpańskiej w Ponferradinie. I z tą drużyną z ligi spadł. Jeżeli chodzi o samą sylwetkę Hiszpana, to był to zawodnik, który albo grał w pierwszym składzie, albo wchodził z ławki rezerwowych, generalnie była to dość ważna postać w hiszpańskim zespole, z kolei Jarosława Kubickiego już bardzo dobrze znamy w poprzednim sezonie, występował w Lechi Gdańsk i w kilku poprzednich sezonach też w Lechi, wcześniej w Zagłębiu Lubin. No i jego drużyna też spadła z ligi, czyli Jagiellonia wzmacnia się spadkowiczami. Biorąc pod uwagę to, jacy zawodnicy z Jagiellonii odeszli, obawiam się, że zarówno Jarosław Kubicki, jak i Jose Naranjo będą bili się o utrzymanie również w kolejnym sezonie w swoim nowym klubie i również mogą niestety zanotować spadek. Transferów dokonała też Korona Kielce. Zacznijmy może od dwóch młodych zawodników, czyli Xavier Dziekoński, bramkarz, który w poprzednim sezonie bronił bar w Garbarni Kraków, teraz przychodzi do Korony. Będzie najprawdopodobniej zmiennikiem Konrada Forenca i też młodzieżowcem. Korona może mieć w przyszłym sezonie problem, jeżeli chodzi o młodzieżowców, dlatego myślę, że Dziekoński swoje szanse otrzyma. Oprócz Dziekońskiego do drużyny z Akademii SMS-u Łódź trafia również młody Szymon Gałąska. To pewnie bardziej melodia przyszłości, chociaż może jakieś pojedyncze szanse dostanie. Do korony przyszło też dwóch zawodników nowych z zagranicy. Adrian Dalmau to napastnik, który w poprzednim sezonie grał w trzeciej lidze hiszpańskiej w barwach Alcorcon i rozegrał w tej drużynie 33 spotkania. Strzelił 8 goli, zanotował dwie asysty. Nie był to zawodnik podstawowego składu, w większości spotkań wchodził z ławki rezerwowych. Ale jego statystyki, jeżeli chodzi o liczbę rozegranych minut, bo tych minut miał dokładnie 1172, strzelił w nich 8 goli. Nie są to statystyki jakieś fatalne. Myślę, że w koronie też nie będzie grał od początku, że w tej pierwszej części sezonu swoje szanse będzie nadal otrzymywał Sikawka. Jest to zawodnik, który jest innym typem napastnika niż Białorusin. Bardziej statyczny, taki można powiedzieć list polakarnego. Zobaczymy, jak się w Kielcach sprawdzi. Drugim zagranicznym zawodnikiem, który przyszedł do Korony, jest 26-letni Belg Martin Remakle. Nie jestem pewny, czy tak się to nazwisko czyta. Jeżeli wy wiecie na 100%, jak się je powinno wypowiadać, to napiszcie w komentarzu. W każdym razie ten zawodnik jest pierwszym Belgiem w historii Korony. Jest to środkowy pomocnik, dosyć niski, 1,76 m wzrostu. W poprzednim sezonie grał w lidze rumuńskiej. Generalnie on przychodzi z drużyny Botoszani. Korona zapłaciła za niego około 20 tysięcy euro, ale w poprzednim sezonie był wypożyczony do klusz. Jest to zawodnik, który grał w jednym klubie z lewym obrońcą korony z Mariusem Pliciagiem. Mówił też w takim krótkim wywiadzie: już jak trafił do Kielc, że znają się z Mariusem, że Marius mu ten klub polecił. Jestem bardzo ciekawy, jak on się będzie prezentował w naszej lidze. Bo Korona na tej pozycji ma duży problem. No nie wypałem był Deja, nie wypałem był Takacz. Może ten nowy zawodnik Martin z Belgii okaże się solidnym wzmocnieniem środka pola Korony. Klubem, który sprowadził naprawdę mocne nazwiska jak na naszą Ekstraklasę jest pierwszy z omawianych pucharowiczów, czyli Lech Poznań. Takim największym transferem jest transfer Irańczyka Ali Golizadecha. Jest to zawodnik, który w poprzednim sezonie występował w barwach Charleroi w belgijskiej lidze i generalnie na boiskach Belgii jest to zawodnik o uznanej marce. 128 spotkań w najwyższej belgijskiej klasie rozgrywkowej. 20 goli, 23 asysty. Naprawdę solidne statystyki. Problem z Golizadechem jest taki. Że zawodnik przychodzi z kontuzją, z kontuzją kolana, więc on nie będzie dostępny na początku sezonu. Alech zapłacił za niego bardzo dużo pieniędzy, bo 1 800 000 euro. Urodzony w Teheranie piłkarz gra również w reprezentacji Iranu, strzelił w niej 6 goli, a rozegrał już 30 spotkań. Kolejnym nowym piłkarzem kolejorza jest lewy obrońca Elias Anderson. I bez wątpienia jest to zawodnik do pierwszego składu. Będzie on miał za zadanie zastąpić Pedro Reboczo. Patrząc na statystyki tego piłkarza, można powiedzieć, że jest to zawodnik o wyższych umiejętnościach od Portugalczyka. Jednokrotny reprezentant Szwecji, naprawdę bardzo solidny lewy obrońca. W poprzednim sezonie grał w Jurgorden. Oczywiście, wszystkie mecze w podstawowej jedenastce. Bardzo, bardzo dobry transfer kolejorza. Micha Blazić to kolejny zawodnik, który w przyszłym sezonie będzie grał przy ulicy Bugarskiej. W poprzednim sezonie podstawowy stoper drużyny, która z hukiem zleciała z najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli onżer. No był to fatalny sezon Słoweńca, ale z kolei te poprzednie sezony, które spędził w Ferrwaroszu, były naprawdę solidne. Kilkukrotnie zdobył mistrzostwo Węgier, był tam wyróżniającą się postacią, stąd też transfer do francuskiej ligi. Ja tego piłkarza nie skreślam: ma 30 lat, jest doświadczony, gra też w reprezentacji swojego kraju. Mam nadzieję, że w Polsce jednak pokaże tą swoją twarz z ligi węgierskiej, a nie z francuskiej. Ostatnim zawodnikiem sprowadzonym póki co przez Lechę z Dino Hotić. Zawodnik ten w poprzednich kilku sezonach grał w belgijskiej ekstraklasie w klubie Circle Bruce. Rozegrał tam aż 106 spotkań, zanotował 15, asyst i strzelił 17 goli. Wygląda on bardzo dobrze. Moim zdaniem jest to zawodnik do pierwszego składu, przynajmniej do czasu wyleczenia kontuzji przez Goli Zadecha. Będzie miał za zadanie Hotić zastąpienie Michała Skurasia. W ostatnim czasie żadnych transferów nie dokonała Legia Warszawa. Do drużyny z Łazienkowskiej nie przyszedł żaden piłkarz, żaden też z niej nie odszedł. Jest zainteresowanie Stewem Kapłady, z Wisły Płock, ale wydaje mi się, że przyjście tego stopera jest uzależnione od ewentualnej sprzedaży Majka Nawrockiego. Na razie żadnych oficjalnych komunikatów nie ma. O wszystkich wcześniejszych transferach Legii Warszawa mówiłem w poprzednich odcinkach. Nowych zawodników sprowadził też Beniaminek z Złodzi. Kibice Łódzkiego Klubu Sportowego będą zadowoleni szczególnie z jednego transferu. Do drużyny po kilku latach przerwy wraca Dani Ramirez. Zawodnik ograny w Ekstraklasie, ograny w pierwszej lidze, zupełnie nie sprawdził się w Belgii i po jednym sezonie wraca do Polski. Oprócz Ramireza ŁKS pozyskał też dwóch obrońców. Jednego z nich bardzo dobrze znamy, jest to Marcin Flis. Poprzednie lata w Stali Mielec naprawdę dużo spotkań w Ekstraklasie, prawie 100. Około 100 spotkań też w pierwszej lidze. Sprawdzony zawodnik, moim zdaniem solidne wzmocnienie łódzkiego klubu sportowego. Jest też jeszcze jeden piłkarz i jest to francuski stopper Adrien Lovaux. Przychodzi on z wicemistrza Francji Rasingulons, ale żeby nie było tak kolorowo, to był on tylko zawodnikiem drużyny rezerw. W tych rezerwach zagrał 19 meczów i strzelił 3 gole. Ja niestety nie mam więcej informacji na temat tego zawodnika, więc będziemy musieli poczekać do pierwszych spotkań Ekstraklasy i zobaczyć czy on w ogóle wywalczy sobie miejsce w podstawowym składzie. Klubem, który oprócz Krakowi jest bez wątpienia najmniej aktywnym na rynku transferowym, jest Piast Gliwice. Aleksander Wukowicz ufa swoim zawodnikom, tym którzy rozegrali fantastyczną rundę wiosenną. Uzupełnił skład trzema nazwiskami. Wcześniej pozyskał Sergeja Krykuna. Dodatkowo przyszedł również Marcel Bykowski z Olimpii Zambrów i Filip Karbowy z Choinianki Chonice. No tak realnie patrząc to tylko Krykun może być tym zawodnikiem, który coś od początku sezonu pozytywnego wniesie do drużyny z Gliwic, ale wydaje mi się, że też te pierwsze mecze rozpocznie na ławce rezerwowych. Pogoń Szczecin miała niezwykle trudne zadanie, żeby znaleźć zastępstwo za Pontusa Almquista, ale takiego zawodnika znalazła. Nowym zawodnikiem portowców został 27-letni Grek Efthymios Kuluris. W poprzednim sezonie grał on w dwóch ligach, w austriackiej, gdzie reprezentował barwy Lackulins i strzelił tam tylko jedną bramkę. Później został wypożyczony do ligi tureckiej do Alania tam rozegrał 10 spotkań i strzelił w tych meczach 3 bramki. Biorąc pod uwagę tylko ostatni sezon, statystyki Kulurisa nie prezentują się najlepiej, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt jego wcześniejszych dokonań. Mianowicie, ten zawodnik był królem strzelców ligi greckiej. Generalnie w całej greckiej lidze zagrał 96 razy i 39 goli w niej strzelił, więc wiadomo, że piłka w polu karnym go szuka i on tę sytuacji potrafi wykorzystywać. Jest to też zawodnik, który grał w Toulouse swego czasu w pierwszym składzie w pierwszej lidze francuskiej. Nie mamy zbyt często takich zawodników w naszej lidze, albo praktycznie w ogóle nie mamy, którzy w najwyższej klasie rozgrywkowej w top 5 lig europejskich, chociaż według najnowszego rankingu liga francuska wypadła z najlepszej piątki, zastąpiła ją liga holenderska, ale nie zważając na to, w czołowej lidze europejskiej nie mamy takich zawodników, którzy strzelają w tych ligach gole. Transferów dokonał też ostatni z Beniaminków ekstraklasy, czyli Puszczanie Połomice. Do drużyny z Małopolski dołączyli Mateusz Cholewiak z Górnika Zabrze, Artur Kraciun z HPL-u, Kfar Saba i Michał Walski z Sandecji Nowy Sącz. Kilka słów o zawodniku z Mołdawii. Kraciun to 25-letni środkowy obrońca, który w poprzednim sezonie grał w drugiej lidze Izraela. Doprawdy nie mam pojęcia, skąd skauci z Niepołomic wynaleźli takiego zawodnika. Był on podstawowym piłkarzem swojej drużyny, no ale umówmy się, jest to tylko druga liga izraelska. Nie wiem zupełnie czego się po nim spodziewać, z niecierpliwością oczekuję na jego występy w Ekstraklasie. Kolejnych transferów dokonuje Radomiak Radom. W ostatnim czasie do drużyny z Radomia trafiło trzech nowych zawodników, m.in. Rafał Wolski, którego bardzo dobrze znamy. Zawodnik ograny w Ekstraklasie w poprzednim sezonie, co prawda spadł z Wisłą Płock, ale była to postać w Płocku wiodąca. Oprócz Rafała Wolskiego mamy też jeszcze jednego Polaka, a mianowicie bramkarza Krzysztofa Bąkowskiego. W poprzednim sezonie był on w rundzie rewanżowej bramkarzem Stali Rzeszów, zawodnikiem pierwszego składu, a generalnie jest to zawodnik wypożyczony z Lecha Poznań. Zawodnikiem wypożyczonym jest również 20-letni Portugalczyk Helder Sa. W poprzednim sezonie rozegrał 10 spotkań w najwyższej portugalskiej klasie rozgrywkowej w barwach Vitori Guimaraes. Wszystkie te mecze rozegrał w pierwszej rundzie, druga runda totalnie spisana na straty. Zobaczymy jak zaprezentuje się na boiskach Ekstraklasy. Nowego bramkarza sprowadził Raków Częstochowa. 23-letni Grek Antonis Tsivtsis będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie. Jest to bardzo dziwny transfer Mistrzów Polski, ponieważ ten bramkarz w poprzednim sezonie w greckiej Ekstraklasie rozegrał tylko dwa spotkania. A przecież już w tym okienku Raków ściągnął kolejnego bramkarza, czyli Kacpra Bieszczada z Zagłębia Lubin. No dziwna sytuacja, być może w Rakowie liczą się z tym, że drużynę opuści Kowacewicz, no i wtedy być może Greg będzie rywalizował właśnie z Bieszczadem o miejsce w pierwszym składzie. Do ruchu chorzy wraca Filip Starzyński. Zawodnik, który rozegrał w naszej ekstraklasie 321 spotkań, strzelił w niej 73 bramki i zanotował 80 asyst, zamienia zagłębie lubin właśnie na klub schorzowa. Powrót sentymentalny, wydaje mi się, że Starzyński z miejsca będzie miał swoją pozycję w ruchu Chorzów. Będzie tam postacią wiodącą, fundamentalną, kibicuje mu bardzo. Jego gra w zagłębiu Lubin już była na nieco niższym poziomie. Zagłębie sprowadziło innych zawodników, więc Starzyński pewnego placu tam by nie miał. A tak wraca do Chorzowa i może nadal grać na boiskach ekstra klasy. Do ruchu na zasadzie wypożyczenia z Rakowa Częstochowa dołącza również Wiktor Dugosz, zawodnik szybki i dynamiczny, z pewnością w Chorzowie otrzyma więcej minut niż w zespole Mistrza Polski. 13 transferów, tylu póki co zawodników trafiło do Stali Mielec, tych nazwisk jest naprawdę bardzo dużo, ale ja chciałbym się skupić na jednym z nich, a mianowicie na Ili Szkurinie. 23-letni Białorusin został wypożyczony z CSK Moskwa. Poprzedni sezon spędził w drugiej lidze izraelskiej, rozegrał tam 30 spotkań i strzelił w tych meczach 14 goli. Druga liga izraelska to oczywiście nie jest najwyższy poziom, ale Stal już kiedyś sprowadziła takiego napastnika jak Said Hamulić. On na naszych boiskach odpalił. Jestem bardzo ciekawy, jak spisze się Szkurin. Oprócz tego, że trafiał w drugiej lidze izraelskiej, to strzelił też 20 goli w ekstra klasie białoruskiej. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak ten zawodnik będzie się prezentował. Pięciu transferów dokonał Śląsk-Wrocław. Zacznijmy sobie od tego zawodnika, którego najlepiej znamy z boisk Ekstraklasy, czyli od Mateusza Żukowskiego. W poprzednim sezonie był on wypożyczony do Lecha Poznań. Niestety przy Bugarskiej nie sprawdził się, Lech go nie wykupił i teraz będzie miał szansę zaprezentować się w Śląsku. Kolejnym ekstraklasowym zawodnikiem jest Kacper Trelowski. rezerwowy bramkarz Rakowa Częstochowa przychodzi do Śląska, żeby być pierwszym bramkarzem i wydaje mi się, że przynajmniej na początku sezonu to miejsce w wyjściowej 11 będzie miał. Wrocławianie sprowadzili też napastnika Kenneth Zochore. Jest to piłkarz, który w przyszłym sezonie ma strzelać gole dla drużyny Śląska. Problem jest taki, że w ostatnich dwóch latach ten zawodnik rozegrał ledwie 700 minut. Nie mam pojęcia, komu przyszedł do głowy taki transfer. Fakt, kiedyś w Championship Zocorę strzelał, nawet strzelił tam 28 goli. Strzelał też w duńskiej Ekstraklasie, w 70 spotkaniach 15 goli. No ale jest to gość, który z poważnego futbolu od dwóch, może nawet trzech lat jest wyłączony. Ja szczerze mówiąc nie wierzę w to, że w Śląsku odpali. Wygląda to na wielki, wielki niewypał. Nowym środkowym obrońcą Śląska został 23-letni bugar Aleks Petrow. W poprzednim sezonie grał w swojej rodzimej lidze w zespole Arda Karzali był tam podstawowym obrońcą. Zobaczymy, jak pójdzie mu na boiskach ekstra klasy. We Wrocławiu będziemy też mieli okazję podziwiać młodzieżowego reprezentanta Turcji 19-letni burak Inz zamienia Arminie Bilfeld właśnie na śląsk Wrocław. Nie mogę niestety powiedzieć, że Inz był postacią wiodącą w swoim poprzednim klubie, bo w poprzednim sezonie rozegrał ledwie 47 minut. Tak. Przez cały sezon zagrał 47 minut. Tylko jednego transferu w ostatnim czasie dokonała Warta Poznań, a mianowicie Jakub Bartkowski ze Spadkowicza z Gdańska melduje się właśnie w Poznaniu i moim zdaniem będzie to solidne wzmocnienie poznańskiej defensywy. I Trondić to kolejny napastnik, który w przyszłym sezonie będzie grał na boiskach Ekstraklasy, a konkretnie widzę Łódź. Zawodnik ten przychodzi ze Słowa Liberec, czyli z Ligi Czeskiej, w poprzednim sezonie w Czechach rozegrał 28 spotkań, strzelił 4 gole, zanotował 3 asysty. Nie jest to może jakiś wybitny snajper, ale biorąc pod uwagę olbrzymią nieskuteczność Widzewa w rundzie rewanżowej poprzedniego sezonu, Rondić może okazać się wzmocnieniem. Jakub Bartkowski nie jest jedynym zawodnikiem, który w ostatnim czasie opuścił Lechię Gdańsk. Podobną ścieżkę wybrał Michał Nalepa i dołącza nie do Warty Poznań, a do Zagłębia Lubin. Zagłębie dokonało jeszcze jednego, bardzo ciekawego transferu. Z drugiej ligi hiszpańskiej, a konkretnie z drużyny Leganes, przychodzi 27-letni napastnik Juan Munios. Ja nie rozumiem tego, jak takiego zawodnika udało się sprowadzić do naszej ekstraklasy. Munoz w drugiej lice hiszpańskiej rozegrał 199 meczów, strzelił w niej 46 goli i zanotował 13 asyst. Munoz swego czasu strzelił nawet gola w La Liga, i dorzucił 4 gole w Pucharze Króla. Tacy zawodnicy z takim CV do Ekstraklasy nie trafiają. Zagłębie teoretycznie dokonało fantastycznego transferu i już nie mogę się doczekać, jak Hiszpan poradzi sobie na naszych boiskach. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie były wcześniejsze transfery, to zapraszam do moich poprzednich odcinków. Już wcześniej były dwa odcinki transferowe na temat Ekstraklasy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach.